Witamy Was serdecznie w kolejnym treningu online. Mamy nadzieję, że jest u Was wszystko w porządku. Pod koniec treningu będziemy mieli małą niespodziankę, bo uruchamiamy, uwaga, uwaga, od poniedziałku Toshi Challenge. Czyli wykonujemy ćwiczenia na czas, a w piątek spotkamy się na Skype'ie i przedstawiacie, kto najwięcej zrobi w danym czasie. Wszystko oczywiście to piszemy też na Facebooku i w mailu, jak to będzie wyglądało. Osoby, które najwięcej wykonają, otrzymają małe nagrody. W każdym tygodniu będzie inny Toshi Challenge. Obserwujcie naszego Facebooka i tak samo wszystko, tak jak powiedziałem, powiemy pod koniec naszego dzisiejszego treningu. Dobrze, zaczynamy. Rozsuwamy się tak, żeby każdy miał miejsce i krążenie bioderek. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju, hantai, w drugą stronę. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju i krążenie łapek do przodu. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju, hantai. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Uwaga, prawa do przodu, lewa do tyłu. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju, hantai, w drugą stronę. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Świetnie, nogi razem, łapki na nogach i pajacyk. Ichni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Świetnie, uwaga, nogi do rozkroku, jedna łapka na bok, druga łapka do góry, do przodu. I wracamy nogi razem i zmieniamy. Ich, ni, san, shi, go, rok, shits, hats, kyu, ju. Świetnie, uwaga, lewa noga do przodu, prawa łapka do góry i na zmianę pajacyki. Nogi zamieniamy, zamieniamy ręce. I ich, ni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Świetnie, rozluźniamy łapki, rozluźniamy nóżki. Świetnie, kamate, łapki przy głowie i hizageri. 10 kopnięć hizageri. I ich, ni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Świetnie, 10 kopnięć maigeri. I ich, ni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Świetnie, uwaga. I 10 pajacyków bokiem i 10 pajacyków przodem. Kanate, chodźmy. I ich, ni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. I przodem od razu. I ich, ni, san, shi, go, rok, hits, hats, kyu, ju. Naure, shizentai, os. Świetnie, uwaga, przechodzimy do małych zabaw w parach. Jeżeli ktoś nie ma partnera, wykonuje to wszystko z powietrzem, z wirtualnym partnerem. Natomiast pokazujemy, jak będą wyglądały ćwiczenia. Uwaga, pierwsze jest bardzo proste. Sensei Agnieszka będzie prezentowała. Naprzeciwko siebie. Ja tylko stoję z piąteczka. Sensei Agnieszka obiega dookoła. Piąteczka, hop, obiegamy tyłem, hop, i to jest raz. Tak wykonuje pierwsza osoba, później zamieniamy się, druga osoba wykonuje, czyli jest piąteczka, obiegamy przodem, hop, 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 piąteczka, obiegamy tyłem, hop, 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 hop. Uwaga, i teraz tak, jeżeli ktoś nie ma partnera, kładzie sobie butelkę wody bądź jakiś przedmiot, hop, tak żeby było coś, co będziecie mogli obiec. Czyli wykonujemy piątkę, obiegamy przodem, hop, 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 hop. Piątkę, obiegamy tyłem. Świetnie. Uwaga! Macie do wykonania cztery takie powtórzenia. Czyli każdy ma wykonać cztery razy to ćwiczenie. Zapauzujcie filmik, a my za chwilę przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Dobrze? Uwaga. I teraz tak. Kolejne ćwiczenie jest też bardzo proste, tylko utrudniamy. Czyli wykonujemy z wyskokiem. Wyskok do góry i piątka. Czyli wyskok, hop, do góry, piątka i obiegamy do tyłem. Tyłem, hop, hop. Hop, znowu wyskok,
piątka i znowu obiegamy tyłem. Tak samo, druga osoba wykonuje i wykonujemy to 4 razy. Zapauzujcie filmik i przechodzimy dalej. Ok? Teraz kolejne ćwiczenie, małe utrudnienie. Uwaga, podnosimy jedną nogę, jedną łapkę na bok, drugą łapkę z przodu. Druga osoba na jednej nodze stara obie, czyli piątka, przebiegając obok piątka. Idziemy dalej, hop, 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 zmieniamy rękę. Hop, piątka, zmieniamy nogę, piątka i przebiegamy. I od razu druga osoba, czyli jest zmiana, na jednej nodze jest piątka, przebiegamy bokiem, piątka, hop, 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 zmieniamy nogę, zmieniamy rękę, piątka, hop, 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 hop. Tak samo, jeżeli jest, nie macie partnera, z którym możecie wykonać, uwaga, wykonujemy następując, że jedna, wystawiamy sobie przedmiot i obiegamy dookoła i przybijamy piątkę z powietrzem i później wytrzymujemy, licząc do, uwaga, 10. Stojąc na jednej nodze z wyciągniętą jedną łapką, wyciągniętą drugą, zmieniamy później 10 hop. Natomiast spróbujcie namówić rodzica, żeby Wam pomógł. Namawiamy wszystkich, żeby troszeczkę tutaj się poruszać. Zapauzujcie filmik, każdy ma wykonać po 4 razy, a my przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie jest troszeczkę trudniejsze. Jest wyskok do góry, piątka, przechodzimy na czworaka, naprzeciwko siebie, hop, przypominamy, popa spięta, brzuch spięty, biodra nie za nisko, przybijamy piątkę, piątkę, partner wstaje, obiega, przeskakuje nad nogami, hop, 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 znowu na, wstajemy, wstajemy, znowu jest piątka na czworaka, hop. Piątka, piątka i teraz tyłem w drugą stronę. Staje partner, jak stoję nadal tyłem, hop, hop, przeskakuję, hop, hop, hop i stajemy. Tak samo każdy wykonuje po 4 razy to ćwiczenie. Jeżeli nie mamy partnera, wykonujemy, stoimy na czworaka, piątka, piątka, stoimy 10 sekund i przytrzymujemy. 4 kółeczka jedna osoba, 4 kółeczka druga osoba. Zapauzujcie film, a my za chwilę przejdziemy dalej. Przechodzimy do kolejnego zadania. Teraz, uwaga, uwaga, naprzeciwko siebie. Wykonujemy najpierw wyskok piątka w górze. O, przechodzimy do pająka. Piątka nogą, piątka nogą. Ja stoję w pająku, druga osoba obiega. Hop, 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 hop. Hop, znowu wykonujemy wyskok piątka. Przechodzimy do pająka. Piątka, piątka i w drugą stronę obiegamy tyłem. Świetnie. I to jest raz. Później druga osoba. Jeżeli nie mamy partnera, stoimy w pająku. Raz, dwa, 10 sekund trzymamy i później wykonujemy ćwiczenie. Każdy ma do wykonania po 4 razy. Zapauzujcie filmik, a my przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. W kolejnym ćwiczeniu najpierw wykonujemy, uwagę, nadal piątka w górze, czyli wyskok piątka. Ja przychodzę do podporu, ale bokiem, uwaga, hop, bokiem. A Sensei Agnieszka obiega jumpingiem dookoła. Później znowu wstajemy, hop. Hop. Aż się spadł nasz roller. Później znowu wykonujemy piątka i podpór w drugą stronę, hop. Obiegamy dookoła. I uwaga, to jest raz. Przypominam, popatrzcie, jak stoimy w podporze bokiem, czyli hop. Staramy się mieć podniesione bioderko, hop. I trzymamy nóżka na nóżce. Tak samo w drugą stronę, hop. Podnosimy bioderko i trzymamy nóżka na nóżce. Każdy wykonuje po 4 kółeczka. I potem przechodzimy do ćwiczeń już karateckich. Zapauzujcie filmik, potem łyczek wody i zaczynamy dalej. Dobrze, przechodzimy teraz do ćwiczeń. Zabieramy, uwaga, uwaga, buty, kapcie rodzicom. Czyli bierzemy jakieś buty, kapcie.
I teraz tak, może być jedna para, możemy sobie ustawić taki dłuższy tunel, natomiast patrzymy uważnie, ustawiamy sobie jeden tor, drugi tor butów. Możecie dodatkowo dorzucić sobie tutaj jeszcze jedne, jednak nie za długie. Uwaga, i teraz dzisiaj powtarzamy pozycję do walki. Większość jest, pisze w szkole prawą rączką, przypominam, to jest prawa rączka. Natomiast dzisiaj zrobimy i pozycję z lewą nóżką z przodu i z pozycję z prawą nóżką. Zaczynamy od lewej, czyli uwaga, na razie nóżki razem i robimy mały kroczek w bok i uwaga, nóżka lewa do przodu. Ustawiamy nasze karciochy tak, żeby stworzyły tor. Były, tak jak mówiłem na treningach, robimy dwa tory. Tak, żebyśmy mogli się poruszać, nie łącząc nóżek. Przypomnę, łokcie przy ciele, łapki przy głowie i teraz będziemy poruszać się w pozycji do walki. Cztery kroczki wykonujemy do przodu, odbijając się z tylnej nóżki, czyli z prawej. Kroczek, hop. Kroczek, kroczek, kroczek. I teraz do tyłu. Zaczynamy od lewej nogi. I odbijamy się z lewej nogi, prawa nóżka do tyłu i kroczek, 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 kroczek. To są nasze cztery kroczki. Tak, pod są buty, żebyście nie krzyżowali nóżek i mogli poruszać się w pozycji do walki. Uwaga, uwaga. Wykonujemy to. Cztery kroczki do przodu, cztery kroczki do tyłu, to jest raz. Każdy wykonuje, uwaga, pięć takich kółek. Przód, tył. Czyli, jeszcze raz powtarzamy. Raz do przodu, dwa do przodu, trzy do przodu, cztery do przodu i teraz tył. Raz do tyłu, dwa do tyłu, trzy do tyłu, cztery do tyłu i to jest raz. Każdy powtarza pięć razy. Zapauzujcie film, a my za chwilę przejdziemy dalej. Świetnie, jak wykonaliście 5 rund przód, tył z lewą nogą z przodu, teraz wykonujemy z prawą nogą z przodu, czyli uwaga, uwaga, prawa nóżka z przodu, lewa nóżka z tyłu. Pamiętajcie, tak żeby nóżki się nie łączyły. Łapki przy głowie, łokcie przy ciele, przypominam jak zaciskamy piąstki. Małe paluszki, całość przytrzymujemy kciukiem, łapki przy głowie. I prawa nóżka z przodu i tak samo, cztery kroczki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo wykonujecie pięć kółeczek, z czego jedno kółeczko, przypominam, cztery przód, cztery tył. Robicie pięć razy i przechodzimy dalej. Zapauzujcie, a my za chwilę pokazujemy kolejną pozycję. Wykonaliśmy przód, tył, teraz bokiem będziemy wykonywali, czyli nadal są nasze tory. Lewa nóżka z przodu i wykonujemy z lewą nogą z przodu i w lewą stronę, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa i w drugą, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Świetnie. I tak samo, uwaga, wykonujemy po 5 powtórzeń, przód, tył i od razu wykonajcie też w drugiej pozycji, czyli prawa nóżka z przodu, prawa nóżka z przodu i wykonujemy w bok i zaczyna lewa noga, lewa, prawa, lewa, prawa i drugą stronę, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Świetnie, powtórzcie to na spokojnie i przechodzimy za chwilę do troszkę trudniejszych ćwiczeń. Zapauzujcie film, a my zaraz wracamy. Mam nadzieję, że udało Wam się powtórzyć to. Odkładamy teraz buty i przechodzimy teraz do łączenia z kopnięciem Maigeri. Uwaga, uwaga. Lewa nóżka do przodu, łapki przy głowie i wykonujemy trzy kroczki. Trzy kroczki do przodu razem z kopnięciem lewą nogą. Najpierw jest kroczek, stajemy, sprawdzamy, czy mamy pozycję odpowiednią. Lewą nóżką Maigeri. Hop, znowu. Kroczek do przodu, sprawdzamy, czy mamy odpowiednią pozycję, Maigeri i trzeci raz. Kroczek, Maigeri. Teraz do tyłu, kroczek do tyłu, prawą nóżką, Maigeri. Kroczek do tyłu, prawą nóżką, Maigeri i ostatni raz. Kroczek do tyłu, prawą nóżką, Maigeri. Świetnie.
wykonujecie to tak samo 5 razy, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to jest raz. Przypominam, że za każdym razem kopnięcie majgę do przodu, jak idziemy, to lewa kopnięcie, do tyłu, jak idziemy, to prawa kopnięcie. Zapauzujcie, wykonujecie 5 powtórzeń i wracamy na kopnięcia na boki. Dobrze? Uwaga, uwaga. I teraz tak. Tak samo. Lewa nóżka z przodu, łokcie przy ciele, łapki przy głowie i poruszamy się na bok. Zaczynamy. Lewa nóżka prawa i lewa kopnięcia majgeri. Znowu kroczek w lewo, hop i kopnięcie majgeri. I teraz wracamy już w drugą stronę. Prawa, lewa, prawa majgeri i w drugą stronę. Przepraszam, jeszcze raz. W prawo, prawa, lewa, majgeri. Powtarzamy to, uwaga, tak samo, 5 razy, czyli 2 kroczki w bok, raz, majgeri, raz, majgeri, w drugą stronę, raz, majgeri, 5 powtórzeń. Zapauzujcie, przechodzimy, że uwaga, uwaga, teraz wykonujemy to w drugiej pozycji, czyli zaczynamy od przód tyłu, tylko że prawa noga z przodu, łapki przy głowie i jest, kroczek do przodu i teraz kroczka do przodu, prawa nóżka, majgeri. Znowu, kroczek do przodu, prawa, majgeri. I ostatni raz, kroczek do przodu, prawa nóżka, majgeri. Teraz do tyłu. Do tyłu, lewa, majgeri. Do tyłu, lewa, majgeri. I do tyłu, lewa, majgeri. Świetnie. Wykonujcie 5 powtórzeń tego. A my pokazujemy od razu na boki. Czyli znowu mamy prawą nogę z przodu, łapki przy głowie, łapki przy ciele. Idziemy w lewą stronę, lewa, prawa, uwaga, i lewa, majgeri, jeszcze raz, bok, lewa, prawa, majgeri, w drugi bok, prawa, lewa, prawa, majgeri i ostatni raz w bok, prawa, lewa, majgeri. Świetnie, powtarzacie to po 5 powtórzeń, a my zaraz przejdziemy do ostatnich dwóch ćwiczeń najtrudniejszych. Dobrze, uwaga, uwaga. I teraz tak, łączymy wszystkie te strefy, czyli przez 25 sekund wykonujemy przód, lewa majgeri, tył, prawa majgeri, lewo, lewa majgeri, prawo, prawa majgeri. Przez 25 sekund razem wykonujemy. Staramy się naśladować nas, czyli jak my idziemy do przodu, będę krzyczał przód. Wykonujecie do przodu. Jak mówię tył, tył, wykonujecie do tyłu. Bok, bok i drugi bok, bok. Świetnie. 25 sekund. Kamate, łapki przy głowie, łokcie przy ciele i chodzimy. Przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri, drugi bok, majgeri. Przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri, bok, majgeri, przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri, bok, majgeri, przód, majgeri, tył, majgeri, czas. Druga noga z przodu. Przypominam, że jak idziemy w lewą, wykonajmy lewą, jak idziemy w prawą, wykonujemy prawą, jak idziemy do przodu, wykonujemy prawą, jak idziemy do tyłu, wykonujemy lewą. Świetnie, prawa nóżka z przodu i 25 sekund. I hop, przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri, bok, majgeri, przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri. Teraz ja się mówiłem, bok, majgeri, jeszcze raz, przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri, bok, majgeri, przód, majgeri, tył, majgeri, bok, majgeri, bok, majgeri, czas. Świetnie. Widzicie, nawet sensy się pomyliły. To jest trudne ćwiczenie, więc się nie zraźcie do tego. Pauzujcie sobie filmik, róbcie sobie powoli, później puśćcie sobie czas i możecie przyspieszyć. Dobrze, uwaga, uwaga. Teraz będzie trudniejsze, bo będziecie próbowali naśladować to, co ja robię, a później to, co sensei Agnieszka robi. Czyli 25 sekund jesteście
ze mną walczycie, czyli jak ja idę do przodu, wy idziecie do tyłu. Jak ja idę do tyłu, wy idziecie do przodu. Jak ja idę w bok, wy idziecie w bok ze mną. Jak ja idę w drugi bok, wy idziecie w bok ze mną. Staracie się, wyobrażacie, utrzymać odległość taką samą. 25 sekund, na razie bez kopnięć, czyli samo poruszanie. Uwaga, przygotować się, kamatę, chodzimy. Hop, 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 hop. 3 sekundy jeszcze, przyspieszamy troszeczkę. 3, 2, 1, czas, rozluźniamy. Możecie odpocząć chwilę, a teraz sesję Agnieszka będzie z Wami ćwiczyła. Uwaga, przygotować. Chodzimy. Staramy się naśladować sensję Agnieszkę, czyli jak ona idzie do przodu, wy idziecie do tyłu. Jak ona idzie do tyłu, wy idziecie do przodu. Jak ona idzie w bok, wy idziecie też w bok. Staracie się mieć ją ciągle przed sobą. 5 sekund jeszcze. 3, 2, 1, jamę. Świetnie. Dobrze, uwaga, to samo ćwiczenie, ale próbujemy w drugiej pozycji, czyli prawa nóżka z przodu i tak samo, 25 sekund naśladujecie ze mną. Uwaga, prawa nóżka z przodu, przygotować się i chodzimy. Pamiętajcie, nie łączycie nóg, nie krzyżujemy, staramy się wyobrazić, że ciągle jesteśmy na torach. Czyli nie możemy złączyć nóżek. To jest trudniejsze ćwiczenie, bo mamy drugą nogę z przodu. Hop, jak ja idę w bok, wy idziecie za mną. Jak ja idę do tyłu, wy idziecie za mną. Hop. 3, 2, 1 i jamę. Zmiana. Teraz sensję Agnieszką zrobicie. Kamatę. Chodźmy. Łapki przy głowie, pamiętajcie, piąski zaciśnięte, nie krzyżują nóg. 5, 4, 3, 2, 1, jamę. Świetnie, przechodzimy do jednej zabawy. Uwaga, uwaga, czyli zabawa jest bardzo prosta, sensei mówi. Czyli jak ja wydaję polecenie, sensei mówi dwa przysiady, to robimy dwa przysiady, raz, dwa, jak? Mówi. Sensei mówi dwa maigeri. Wykonujemy dwa maigeri. Jak mówię, sensei mówi pięć pajacyków, wykonujemy pajacyków. Ale musicie uważać, bo jak powiem cztery pajacyki i nie usłyszycie sensei mówi, a jak ktoś zrobi, skucha. Czyli wykonujecie wtedy pięć delfinków. Niestety nie będę miał jak obserwować tego, czy złapaliście się, czy nie. Natomiast jeżeli macie kogoś w pobliżu, może Was kontrolować. Tak samo możecie to zabawę wykonać z innymi osobami, jak ktoś Wam mówi polecenie. Dobrze, uwaga, uwaga. Przygotować się i teraz tak. Sensei mówi dwa maigeri. Sensei mówi pięć pajacyków. Sensei mówi pięć pajacyków przodem. Sensei mówi pięć ciosów prostych. Sensei mówi pięć przysiadów. Sensei mówi dwa maigeri. Sensei mówi dwa małasi. Trzy maigeri. A już chciałem. Już ja prawie zrobiłem. Chodzi, ja narzucałem tempo. Więc zrobię pięć delfinków. Dobrze, uwaga, teraz sensei Agnieszka mówi polecenia i próbujemy dostosować się do sensei Agnieszki. Sensei mówi dwa przysiady. Sensei mówi pięć ciosów. Sensei mówi pięć pajacyków.
5 kinigeri. Słuchajcie, właśnie. I możecie wydłużyć sobie tą zabawę. Natomiast teraz przysiad na prawą nogę wykonujemy. Pamiętajcie, pięta na podłodze, rozpychamy łokciem. I hantai, nóżki. I hantai, wypad, czyli staramy się prostą nóżkę z tyłu mieć, nóżka ugięta z przodu. I hantai, zmiana. I yame, shizentai. Os. Dobrze. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zaczynamy Toshi Challenge, czyli do końca tygodnia próbujecie wykonywać ćwiczenie przez minutę. Osoby, które najwięcej wykonają tego ćwiczenia pod koniec, połączą się ze mną na Skype'ie, to wtedy otrzymują małe nagrody z klubu. Ćwiczenie są następujące. Uwaga! Wykonujemy jedno maigeri, jeden delfinek. Hop. Dwa maigeri, raz, dwa, dwa delfinki. Hop. Trzy maigeri, trzy delfinki. I tak robimy piramidkę przez minutę. Uwaga, uwaga, na co musicie zwrócić uwagę? Po pierwsze, maigeri, przypominam, podnosimy nogę, naciskamy, wracamy, odkładamy. Nie prostą nóżką, tylko kolanko musi pójść do góry. Przy maigeri, każdy maigeri musi być taki, łapki przy głowie. Przy delfinku, przypominam, wyskok, łapki na ziemi, wyrzut nóg do tyłu i spinamy mocno brzuch, mocno pośladki. I wracamy. Wykonujemy tą piramidkę w piątek, rozstrzygnięcie konkursu. Świetnie. Dziękujemy Wam bardzo za trening. W środę kolejny trening rodzinny. W międzyczasie będą transmisje wieczorne z poniedziałek i środę wieczorem karateckie, we wtorek i czwartek zajęcia ogólnorozwojowe, więc możecie namówić rodziców, żeby z nami poćwiczyli. Napiszcie do nas na Messengerze, mailem bądź SMS-em do mnie, jeżeli ktoś będzie chciał się do nas dołączyć. Dziękujemy, Ray. Os! Zapomniałem o Toshi Challenge dla rodziców. Uwaga, uwaga! Namówcie swoich rodziców, by też spróbowali swoich sił. Toshi Challenge dla rodziców będzie wyglądało następująco. Wykonujemy jedną pompkę, jeden przysiad, jeden delfinek i zwiększamy dodatkowo w piramidce, czyli dwie pompki, dwa przysiady, dwa delfinki. I później 3, 3, 3. Mam nadzieję, że zobaczymy się w piątek i zaprezentujecie, jaką macie formę. Awesome.